Dzisiaj robię kurczaka mango ananas w wersji tajsko-polskiej. Potrzebujemy tak: liście, limonki, ananas, przyprawy tajskie, nektar z ananasa, mleczko kokosowe i pasta kokosowa, cytryna, bo niestety nie było akurat w sklepie limonki, filet z piersi kurczaka, mrożonka ananasa i mango. I robimy tak. Kroimy ananasa tak jak lubimy. Przyprawiamy go curry. Przyprawa tajska. Zielona mięta. Wiadomo, pieprz, sól. Dam jeszcze trochę papryki ostrej. I to skropię cytryną. I to niech się zaprzyjaźni z przyprawami około 20 minut. Wymieszam mleczko kokosowe z pastą. To niech ma temperaturę pokojową. I potem na patelnię rzucę ananas, pokrojone piersi z kurczaka, przesmażę na oleju. Dodam potem te ananasy i mango. Jak to się wszystko przesmaży, wymieszam nektar ananasowy z tym mleczkiem kokosowym i wciśniętą cytryną. Pokruszę liście limonki. Wszystko dodam i niech to ta się wszystko na patelni zaprzyjaźni. I podam to z ziemniakami. Bo akurat no, nie chce mi się z ryżem. I to będzie taka wersja azjatycko-tajska polska. Teraz tutaj mamy w pojemniku mleczko kokosowe z tą pastą i to razem wszystko wymieszamy różdżką i niech to się zaprzyjaźni. Tu już mam to mleczko z tą pastą wymieszane, odlany nektar ananasowy, filet z piersi kurczaka kroimy w kostkę. Na dnie miseczki, gdzie będzie dochodził do siebie pokrojony kurczak, już są przyprawy. Tu są przyprawy, w tym będzie przyprawione, wymieszane. Pokrojony kurczak teraz będzie doprawiony. Okej, tak wygląda doprawiony kurczak. Pokrojonego świeżego ananasa dodaję do mrożonych owoców. Na patelnię wlałem olej i rozgrzewam i szykuję się do smażenia. Przyprawionego kurczaka wrzucamy na patelnię i smażymy. W międzyczasie przygotowujemy liście limonki, kruszymy je. Gdy już mamy przesmażonego kurczaka, będziemy dodawać owoce. Robimy to powoli, żeby nie obniżyć temperatury na patelni. I mieszając. W międzyczasie można podsypać jeszcze curry, żeby nabrało aromatu, ale nie za dużo. Cały czas mieszając. Pilnujemy cały czas, żeby nie spadła temperatura. I tak pięknie nam się wszystko przesmaża. Teraz, gdy mamy wrzucone te wszystkie owoce, mięso, to się wszystko przesmaża. Musi się trochę tak podusić i później dodamy mleczka kokosowego i tego nektaru z ananasa. I to wszystko będzie musiało się redukować. W międzyczasie wycisnąłem pół cytryny, żeby dało trochę kwasowości do tej słodkości. Dodałem liście limonki, przemieszam i niech się to redukuje cały czas. Dodałem już troszkę mleka kokosowego, niech to się wszystko powoli redukuje. Dolałem nektaru z ananasa, niech to się wszystko redukuje, zaprzyjaźnia w tych wszystkich smakach. Teraz 50% tego musi odparować, wyredukować się. No i teraz cierpliwie trzeba czekać, aż to wszystko się zredukuje. Kuchnia to przede wszystkim cierpliwość. Byście czuli te wszystkie zapachy, jakie tutaj się unoszą. Rewelacja. No i cały czas się to redukuje.
I za chwilę będziemy gotować do tego ziemniaczki. Będzie to podawane z ziemniakami. Ziemniaki wstawione, gotowane na parze. O gotowaniu ziemniaków na parze jest film na moim kanale. A tu nam się to cały czas redukuje. Ziemniaki gotują i będzie pyszny obiadek. Na 3 osoby. I to się smaży dalej. Ziemniaczki po pewnym czasie posolone. Mam taką metodę, że nie solę od razu, jak się trochę podgrzeją, dopiero solę i są smaczniejsze. No i czekamy, aż to będzie się wszystko zaprzyjaźni, będzie cudowne. Kurczak, mango, ananas z mleczkiem kokosowym w przyprawie curry. I to by było tyle z dzisiejszego obiadu.